Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, z tej strony gramy Ark Survival Volleyball Scorched Earth. Kontynuujemy naszą zabawę na single player. W poprzednim odcinku udało mi się wykluć, smoka, który to przez dziwne ustawienia single player, już wam pokazuję, urósł. Dużo trochę podekspiłem, trochę czasu minęło. Jest to smoci. Ciężko się nim lata. Znaczy, fajnie się lata, ale ciężko. Bo jednak trzeba przyznać, że... o tyle, o ile jest potężny i szybki, to nie jest zbyt zwrotny, niestety. Ale i tak jest fajny. Dobrze. Udało mi się jeszcze znaleźć i oswoić jednego, albo chyba dwa perfekcyjne Argent Davisy. No nie wiem, jeden jest 45. A, tam jest jeden, to jest do walki. O, jajko. Nie wiedziałem, że Morola to psy składają jajka. A tu jest drugi, Speeder, którego zrobiłem bardziej pod prędkość. No i ma 400% prędkości. Co jeszcze z ciekawych rzeczy? Z ciekawych rzeczy udało mi się drugie jajko jeszcze złapać. Niestety też ogniste. Już się prawie wykluło. Tylko problem jest taki, że... właśnie. Nie mam... nie mam drewna. Jakimś cudem mi się skończyło drewno tutaj wszędzie. To się długo wykluwało, a ja się zajmowałem czymś innym. Zresztą zaraz wam pokażę, czym się zajmowałem. Zbyt zimno. Dobra. Ja się zajmowałem bardzo, bardzo ważną sprawą, jaką było ulepszenie mojego... mojego patentu... no ogólnie patentu na łapanie wiwera. Także spędziłem troszkę czasu, żeby to udoskonalić. Aha, zmieniłem także troszkę ustawienia w singlu, żebyśmy mogli... no, wykluwanie, dobra, to się tu będzie wykluwać. A ja w tym czasie... będę się wykluwać, no jeszcze dla pewności to ostatnie wezmę. Dobra, będzie się wykluwać. A ja w tym czasie pokażę wam... dobrze lecę? W lewo. Pokażę wam, co to ciekawego zbudowałem na pustyni. Także lecimy szybciutko na pustynię. Tak jak może i pamiętacie, ta moja wcześniejsza klatka, no... troszkę... była taka, no prymitywna była, no nie ukrywam. Była prymitywna, dobrze się sprawdzała na początku gry, ale teraz jak już się tam bawię tą elektrycznością całą, to łatwiej i bezpieczniej jest zrobić klatkę z automatycznym drzwiami. Także zaraz będziemy na miejscu. Specjalnie zbudowałem ją tuż obok mojej wcześniejszej, żeby było właśnie jakieś takie porównanie całego tego mechanizmu. Dobra. No więc tak, to jest ta moja nowa klatka. Jeszcze nie jest testowana. Nie testowałem jej jeszcze. Świetnie. A to jest moja stara klatka. Stara klatka była, no, trochę mniejsza. Dużo mniejsza, jeśli chodzi o wysokość. Chociaż, oj, chociaż taka wysokość, wydaje mi się, też jest spoko. A tutaj, tak jak mówiłem, już jest ta klatka elektryczna. Czyli sobie będziemy mogli wylądować. I... właśnie, i będzie się zamykało.
jak widać. Czyli z automatu możemy otwierać się i zamykać. Dobra. Przetestujemy może, co? Przetestujemy. Tutaj no nie ma co patrzeć na te kable, bo to wszystko było w testach jednych. Dobra. Co ja bym chciał? Ja bym chciał jakąś wiwernę znaleźć. Gdzie tu są jakieś wiwerny? O, tam była jakaś wiwerna. Dobra, może nie będę się skupiał na tym, żeby to była jakaś konkretna samiczka czy samiec. Po prostu wezmę pierwszą, lepszą i stestuję, jak to wychodzi. Najgorzej jest oczywiście wlecieć sam. Ciach. Oj, tu jest ta... Złapał, ale chciałbym go jeszcze zamknąć. Nie wiem, czy nie jestem za blisko tutaj. O, właśnie, wyleciał. Dobra, próbujemy jeszcze raz, bo ta mnie tutaj rozproszyła. Nie byłem przygotowany na to. Leć za mną, leć. Dobra, jedyny minus w zasadzie tego wszystkiego to jest to, że dość trudno jest znaleźć odpowiednie miejsce. O, ciach, i już się zamyka. To jest chyba facet, tak? O, samiczka. Także to już jest... To już jest zamknięte, no to już możemy wszystko. A co to mnie tu? Co to za cholerstwo, no? Się nie spodziewałem, że mnie tutaj dziabnie. No, raz wypadałoby tutaj zrobić chyba jakieś... jakieś mury. Kolce może chociaż. No dobra, to... zmieńmy może na kusze, bo szkoda mi tych strzałek. No dobra, z tym moim celem to też widzę. Widzę różnie. O, teraz dopiero. Zaraz powinno się udać mi ją tutaj położyć, spać. Dobra, i już śpi. No, a także mamy mleko. O, ten no. Nam się niestety nie udaje tak szybko zabić. Tak jak poprzedniej ją wykorzystam do naszego Marciego. No dobra. Tak jak widzicie, patent w sumie działa. Oczywiście to jest moja taka inwencja. Nie jestem mistrzem elektrykiem, ale działa. Patent działa. Się bardzo cieszę. Coś tam mnie atakowało? Tak, chyba. Także klatka się sprawdziła.
To jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Mamy jeszcze... Mamy jeszcze to mleko. I teraz tak. Jak już nam się wykluje ta wiwerna, mamy coś takiego jak imprinting, czyli to zajmowanie się jakby tym wyklutym smoczkiem. Ale z tego względu, że ja mam tutaj przyspieszone wykluwanie się jajek i generalnie wszystko jest chyba przyspieszone, zwłaszcza to dojrzewanie i wykluwanie się, to w związku z tym szybciej mi dorósł smok, niż mogłem wykonać pierwszą jakby interakcję z nim. A co za tym idzie? Zaraz wam może to pokażę, jak się uda. Tu ma nadruk 0, czyli ten imprinting cały. Ten nadruk to jest właśnie nic innego jak zwiększenie statystyk jego. Tylko że, no tak jak mówię, no na singlu to ciężko, czym trzeba. Peruj. Na singlu ciężko, bo jak się tam ma przyspieszony taming i przyspieszone dorastanie tych dinosów, czyli te zabawa w tych plikach mini całych, to niestety tego się nie da zrobić. Ten pierwszy imprinting występuje po 3 godzinach. A no nie ukrywajmy, to na singlu ma czas, żeby tam powiedzmy 10, no z 30 godzin poświęcić, żeby mieć ten nadruk na smok po prostu wyższy. No, można się tym nie bawić po prostu i tyle. Czy mój smok umarł? Nie, tu jest. Dobra, idę po ciebie. Ciebie nazwę Piorun. Dobra, jak widzicie, poziom 60. On już ma postęp dojrzewania. To już nie jest taki mały smoczek. Chcę opieki za godzinę 14. Dobra, on ma 700 jedzonka, także ja mu wrzucę 2 mleka. Czy ja mam sól? Nie mam soli. No trudno. Także ja mu to wrzucę. Jednego zrobimy force feeda. Drugiego też może. 800 ten. No nie, no tu się może już przydać. Dobra, także... wyłącz wędrowanie. Piorunku mały. Niestety nie mogę cię podnieść. Już musiał sam iść. Także to jest jeszcze do dopracowania. Na prywatnych serwerach wiem, że z tym jest problem. Jak na razie. No i ludzie tak nie za bardzo są w stanie sobie z tym poradzić. Gdzie jest ten smok? Dobra. Tak w sumie to przydałby mi się jakiś... Przydałby mi się jakiś... T-Rex. T-Rex mi się przydał. Tak się szybko wypala, jak mnie nie ma. Dobra, możecie zadać mi pytanie, dlaczego
No, tutaj akurat wypluwałem. To jest z prostego względu, że tu jest cieplej niż tam u mnie na dole. Tak widzicie, 24 stopnie. A tutaj w ciągu dnia było niżej. Zimniej. Dużo zimniej. To była różnica mniej więcej 10 stopni nawet. O, ten już zszedł. No a 10 stopni to już trzeba przyznać, że jest sporo. Zwłaszcza, że tutaj mi nie wychodziło zbytnio później wykluwanie tego jajka, a tam u góry w zasadzie bezproblemowo. Dobra, zaraz tutaj tylko przyprowadzimy tego naszego pioruna. Jak widzicie, no mam chyba o 16-krotnie zwiększony ten czas, tą szybkość dojrzewania. Dlatego u mnie to tak nie funkcjonuje dokładnie jak powinno. No tak jak mówię, no ten nadruk, ten 0, no to on daje boosta chyba do HP i boosta do obrażeń. Dobra, ten już tutaj przypełzł, tego zatrzymamy. Dobra, teraz skoczymy sobie na smoczego. Zobaczcie w ogóle, jakie on ma te swoje ataki. Bo tak, jak jest na ziemi, C ma to, pod lewą mychą ma normalnie gryzienie. Teraz się tylko obrócę. Tak, myślę. I pod prawą mychą ma tą swoją błyskawicę. W powietrzu to wygląda bardzo podobnie, tylko że pod C mamy łapanie. Widzicie, zjada niesamowicie. Ale to przez to też, że tutaj te moje ustawienia singla są takie, że stworki stamingowane, one mają tam chyba razy 1,5 damage, czyli są tam odrobinę mocniejsze od zwykłych. Dobra, jak widzicie, jest bardzo szybki, jest naprawdę szybki, aż lagi dostaje, naprawdę lagi dostaje, tak jest szybki. Przy Argent Davisie tego nie mam akurat. Coś tutaj, co jeszcze mógłbym zszamać. Może jakiegoś Deathworma się od razu uda znaleźć. Masakrę robi. To jest taki śmieszny patent na szukanie Deathwormów. Dotarłem do krańca mapy, ale tu Deathworma żadnego nie widać, prawda? No nie widać. Nie wiem, czy ten przypadkiem też nie ogłusza. Czerwona Mantis. Mantis, ta modliszka. O! Tam widzę go. Gdzieś tutaj. O! Idzie za mną! Zobaczymy. O,
200. Ujo, siaka mu zadaje. O! Dead war. Wow. Nie spodziewałem się czegoś takiego, szczerze powiedziawszy. Co się dzieje? Utknąłem! Utknąłem! Dobra, czy ja mogę otworzyć tego Deathworma? A gdzie on leci? O. Żabnico żel. Okay. Gdzie on leci? Ląduj! Mrówki! No ląduj, chodź tu! Głupku, teraz wszyscy umrę. Co za głupek? Albo to ja jestem takim głupkiem. O, może się teraz uda. Co ogon? Yeah. No te skręty, widzicie, ma no niesamowite po prostu. Dobra, także udało nam się naszego pierwszego Deathworma zabić przy pomocy tego OP smoka. Może spróbujemy jakąś... No nie, nie uda nam się modliszki. Nie mamy tego odstraszacza owadów, niestety. Zobaczmy, czy jeszcze gdzieś tu jakiś Deathworm jest? Nie widzę. Powiem wam, że się bardzo zdziwiłem, że tak szybko poszedł ten Deathworm. No ale nie ukrywajmy, ten smok jest strasznie OP. Dobra, dotarłem do krańca mapy. Czy gdzieś tu jakiegoś Deathworma widać? No nie widać. To nie znaczy, że ich nie ma. Jak ich nie widać. O, tu jest fajna miejsca, miejscówka na bazę. Szczerze powiedziawszy. Są tunele. Może w następnym odcinku sobie pójdziemy w te tunele, na jakimś wilku czy coś. Zobaczymy. Dobra, czy tą pustynię mam już? W sumie sprawdzoną. Jeszcze tutaj można ewentualnie. Chociaż się ciemno robi, ale to niczym nie przeszkadza. No nie, tu też nie widać żadnego Deathworma. I jest noc. A w nocy jest zimno. Bym pokazał wam jeszcze, jak szybciutko ten mój smoczy zjada inne smoki. No ale to... To nie o to chodzi przecież, nie? Dobra. W takim razie ja będę wracał sobie spokojnie do bazy, a w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek i spotkamy się w następnym odcinku. Na razie.